w głównej mierze taryfy BGK dotyczące wody i ścieków, więc tu rzeczywiście jest no, zupełnie odmienna sytuacja, jeśli chodzi o taryfy wody i ścieków, bo powstała ta nowa instytucja Wody Polskie i w ramach współpracy z tą instytucją są zatwierdzane taryfy. W tej chwili trwa korespondencja i negocjacje pomiędzy PGK-iem a Wodami Polskimi, jeśli chodzi o zatwierdzenie tych taryf. Ja chcę powiedzieć, że w przypadku obu spółek, bo mam tą wiedzę, rady nadzorcze uczestniczyły w dochodzeniu do złożenia wniosku taryfowego, więc rady są poinformowane przez prezesów i uczestniczyły mają wiedzę o opracowanych taryfach. Natomiast no, pan przewodniczący jakby przez kilka miesięcy pewnie sygnalizował, bowiem wręcz może straszył mieszkańców, że 60% będzie podwyżki. No jakoś to w tej chwili nie ma, bo te założone 30 w latach, 36 w latach. Panie ministrze, ale to są słowa pana prezesa PGE, bo pan prezes tutaj mówił, że będą 60%. To nie są pana prezesa, o ile dobrze pamiętam, tylko z dokumentacji, z studium wykonalności to było czerpana informacja i przekazywana, więc to było no, nie jedyne, bo ciągle mieszkańcy nasi są straszeni w sposób niepotrzebny, bo potem rzeczywistość jest inna. Natomiast no w tej chwili, tak jak mówię, w przypadku PEC-u to URE uczestniczy w zatwierdzaniu taryf, w przypadku PGK Wody Polskie i trwają w tej chwili negocjacje i rozmowy. Proszę Państwa, przy Mieszkanie Plus też kilkoro z Państwa radnych tą kwestią się interesowało. Ja powiem tak, bo informowałem wielokrotnie, jest to rzeczywiście rzecz bardzo ważna i myślę, że błędem jest no, przeciwstawianie się temu, że to blok może powstać, a my chcemy na mieszkania przekazać, no, bo to jest właśnie po to. Jest ileś rodzin, grubo ponad setkę naszych rodzin, które są zainteresowane mieszkaniami. To jest nasze zadanie, nasza misja, żeby zaspokajać poprzez możliwe formy, a taka jest możliwa. Zupełnie pierwszy raz słyszę o jakiejś fundacji taniego budownictwa i nie słyszałem. Od panów się dowiaduję, że coś takiego w Lubartowie jest, więc nie ma żadnych planów, bo ja o czymś takim nie wiem. Natomiast rzeczywiście no, już prawie półtora roku, czy ponad półtora roku trwają nasze zabiegi o wykorzystanie tej formy, tego programu Mieszkanie Plus rządowego. Początkowo ja Państwa informowałem, przez prawie chyba 8 miesięcy, żeśmy współpracowali z BGK Nieruchomości, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, który był po raz pierwszy realizatorem tego programu rządowego. Jesienią ubiegłego roku powstała nowa instytucja Krajowy Zasób Nieruchomości i kiedy już byliśmy prawie do podpisania umowy z BGK, pojawiła się nowa linia, która no, na obecną moją wiedzę powinna być tańsza i o tym mówił pan minister Różkowski również w Lublinie, kiedy omawiał Mieszkanie Plus w nowym wydaniu. Chcę powiedzieć, że od jesieni nasze są prace związane z Krajowym Zasobem Nieruchomości, bo to i zgłoszenie, potem jest intencyjny przekazany, potem ankieta i cała procedura w tej chwili trwa się, czy odbywa się w Krajowym Zasobie Nieruchomości. I rzeczywiście, proszę Państwa, ja deklarowałem, że na najbliższą sesję przedstawiłbym pod Państwa decyzję tą sprawę przekazania nieruchomości, bo na moją wiedzę i w przypadku BGK Nieruchomości, i w przypadku Krajowego Zasobu Nieruchomości będzie powstawała spółka, nasza wspólna spółka tej instytucji z samorządem. Natomiast elementem takim rozpoczynającym jest wniesienie do tej spółki tego terenu, na który chcemy, żeby to Mieszkanie Plus powstawało. Ale ponieważ nie mamy jeszcze odpowiedzi ze strony KZN-u, jeśli chodzi o ten wniosek, i jutro, proszę Państwa, w ramach Narodowej Rady Rozwoju odbywa się nasze spotkanie z panem ministrem Wiecińskim, który w tej chwili przejął realizację tego programu rządowego. Doszedł jeszcze jeden element dopłaty do czynszu, bo to Państwo nie słyszycie, że pojawiło się w ramach działalności rządu kolejne takie ogniwo wspomagania rozwoju mieszkalnictwa, dopłata do czynszu.
I myślę, że proszę Państwa, no, mam nadzieję przynajmniej, tak to bym chciał powiedzieć, że po tym jutrzejszym spotkaniu z panem ministrem będę w stanie no, wyjść z czymś do Państwa, bo nie mamy jeszcze ustalonych warunków, nie mamy podpisanego listu intencyjnego z KZN-em, więc trudno, żebym ja Państwa no, zachęcał albo zniechęcał do przekazania tego gruntu, jak nie wiemy na jakich warunkach my będziemy to realizować. Także jutro jadę z samego rana do kancelarii pana prezydenta, aby o tym właśnie programie Mieszkanie, bo to jest tematem spotkania Narodowej Rady Rozwoju, czyli realizacja programu Mieszkanie Plus. Pan radny Gregorowicz, no właśnie też powiedziałem, ta fundacja, pierwszy raz słyszę o jakiejś fundacji, więc nie wiem, gdzie ona jest organizowana w Lubartowie, na pewno nie mam żadnych planów wobec niej, bo pierwszy raz słyszę, że ona w ogóle jakoś tam powstaje. Pan radny Krówczyński, no oczywiście skopiłem i też pisma i panu radnemu przekażemy. Pan radny Wróblewski, kwestia wynagrodzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to na piśmie odpowiemy. Programy drogowe, bo to i pan przewodniczący Zieliński, jeśli dobrze pamiętam, tą kwestię podnosił, tych i programów, i nowych inwestycji drogowych przygotowanych do sięgania po te pieniądze. Więc w tej chwili, bo program, no też dynamika jest duża, powstał w marcu, 18 marca, próbujemy się w tym odnaleźć. Jest dla lubelskiego województwa przeznaczone 37 milionów złotych. Poskładaliśmy wnioski, to jedynym takim wnioskiem, bo jest szansa na 70% dla naszego miasta dostania dotacji, więc jest to korzystne. Złożyliśmy w imieniu naszego miasta tą inwestycję, którą mamy przygotowaną, ma pozwolenie na budowę. Natomiast czekamy na ocenę wojewody. Ma to się stać z informacji moich z ostatnich dni do końca maja. Ministerstwo ma zatwierdzić te propozycje wojewody. Będę w stanie wtedy Państwu odpowiedzieć, bo też być może poproszę o nadzwyczajną sesję zmiany budżetu, jeśli chodzi o konieczność podpisania umowy szybkiej, a w budżecie tego w tej chwili jeszcze nie mamy wprowadzonego, więc czekamy na decyzję wojewody lubelskiego. Natomiast dokumentacje, te które są, ja dla panów przygotuję informacje na piśmie, które te dokumentacje mamy już przygotowane, bo one są z czasu, w tej chwili mamy zapisywane szczegółowo, które zadania realizujemy, więc to się tak trochę nakłada, że mamy dokumentacje z przeszłości, no i obecne realizowane w ramach inwestycji zapisanych w budżecie. Strefa Kibica była podnoszona przez pana radnego Wróblewskiego jeszcze, a przepraszam, jeszcze dotacje na piśmie do takich podmiotów, takich rozumiem, do różnych inicjatyw o sponsoring, więc też zasięgnę zespółek, tak, zasięgnę opinii od PGK-u i PES-u i na piśmie pan radny otrzyma tą odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o strefę Kibica, prowadzimy w tej chwili rozeznanie rynku, bo myślę, że to jest ważne, ale też tak jak było to tam kilka lat temu, jeśli to jest tak kosztowna inicjatywa, to ja nie uważam, że wystać nas na to, żeby ponosić takie duże koszty, a to były wtedy wielotysięczne, kilkudziesięciotysięczne koszty, żeby tą strefę zorganizować, więc no, próbujemy się w tym odnaleźć, ale chyba najważniejsze są wysokość środków, bo to musi być optymalne. Pan przewodniczący Zieliński podniósł kwestię planu zagospodarowania przestrzennego. Jak Państwo na pewno tam czytaliście, to jest procedura już w tej chwili prac tych wyłożeniowych i opiniowania zmian planu zagospodarowania. Nawet wczoraj, albo dzisiaj, bo rano podpisałem kolejne pismo w toku zgłoszonych uwag, więc trwają prace. Powoli już na szczęście zmierzamy, bo rzeczywiście ten proces zmiany trwa bardzo długo, no, głównie na te 10 lat, bo umowa została podpisana w 2008 roku, to na te 10 lat to chyba z ponad 8 to nam wypadło przez brak decyzji środowiskowej na ekspresową drogę numer 19. Również dla pana przewodniczącego Zielińskiego na piśmie przygotujemy skutki społeczne 500+, bo inaczej się tego nie da zrobić. Natomiast jestem po rozmowie, bo to jakiś czas temu, ze 2 tygodnie temu, wykonawca planu miasta, bo rzeczywiście mamy ten niedobór w planie miasta, żeby móc go i przekazywać, i mieć się do sprzedaży.
Więc negocjuję w tej chwili z wykonawcą i czas, bo no, jakieś tam po swoich zarobień, jeśli tak mogę powiedzieć, ma, także negocjujemy i warunki finansowe. Zdjęcie lotnicze, no, jeśli jest taka potrzeba, bo powiem Państwu, teraz technika jest tak już posunięta do przodu, że widzimy naszą przestrzeń z lotu ptaka w każdej chwili. W tej technologii, którą Pan Przewodniczący, bo ja rozumiem, że to jest nie geoportal, gdzie można wszystko zobaczyć, tylko pewnie jakieś takie pokazowe, ale tych zdjęć ja będę próbował rozeznać, czy to rzeczywiście za niewielkie pieniądze można zrobić, bo tych zdjęć lotniczych gdzieś tam telewizje pokazują, mamy tego dużo, natomiast przyjmuję sygnał, tak bym to w tej chwili powiedział, jeśli chodzi o wykonanie takiego zdjęcia. Pani Radna Kozak, Muzeum Rowerowe, też jako sygnał spróbuję rozeznać, na jakich warunkach to się może stać, żeby takie muzeum pozyskać w nasz obszar. Pan Radny Sipek i inne osoby, bo też panowie inni radni podnosili kwestię solarów, fotowoltaiki i pieców w ramach naszego programu Czysta Energia dla Obywateli. Więc proszę Państwa, ten program realizujemy. W grudniu, chyba się dobrze pamiętam, została podpisana umowa na zarządem województwa. Jego realizujemy. Chcemy wszystkie trzy komponenty, bo Państwo na pewno wiecie, robimy tam trzy komponenty, tak jak wspomniałem, i chcemy to zakończyć w tym roku. Więc jest już do końca, do czerwca zrealizujemy, bo myślę, że to nie będzie opóźnień, elementy kolektorów słonecznych do wody użytkowej i wymiana pieców. Natomiast nieprawdziwą jest informacja, że nie ma ogłoszonego przetargu na fotowoltaikę, bo jesteśmy w trakcie przetargu na fotowoltaikę. Rotacja wniosków jest, to prawda, natomiast my mamy listę rezerwową i na tą chwilę nie widzimy zagrożenia, żeby nawet te osoby, które zrezygnują, żeby z listy rezerwowej włączać, żeby ten efekt tutaj uzyskać, więc również niewłaściwym jest, bo to też można ludzi niepotrzebnie niepokoić. Nie ma zagrożenia, że będą mieszkańcy płacić więcej niż to jest w tej chwili ustalone. Jest ten element VAT-u jest rzeczywiście inaczej niż pierwotnie się zakładali, natomiast elementem, który może zaistnieć, to wręcz zmniejszenie się tych ustalonych z mieszkańcami wartości, a nie podwyższenie. Także nie ma potrzeby tutaj straszyć mieszkańców, że będą płacić więcej. Parking przy SP3, pan radny Sipek również o tej mówi, no rzeczywiście dwa elementy jeszcze przy tym obiekcie, bo i przy od strony Mosiru i od strony północnej w ramach tego obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 mamy jeszcze podłoża bardzo złe, bo tam jest ta tablika starego typu, więc ona jest rzeczywiście już zużyta. No ale musimy to w budżecie inwestycyjnym znaleźć pieniądze i to próbować realizować. Jeśli chodzi o ulicę Orchową i Kapliczkę, to prowadzę rozmowy z właścicielami działki sąsiedniej, bo idzie chyba w tym kierunku, że ci Państwo, którzy są osobami, które stawiały, znaczy rodzice tej pani, z którą w tej chwili rozmawiam, to tą kapliczkę ufundowały i postawiły, więc prowadzone są rozmowy. W tej chwili pani wyjechała trochę na zewnątrz naszego miasta, więc po powrocie będziemy finalizować tą sprawę i mam nadzieję, że się to uda. Natomiast chodnik, no to też kwestia wpisania do inwestycji, żeby w ramach już zapisów inwestycyjnych tą chodniki poprawiać, natomiast no, rzeczywiście tych zadań drogowych mamy jeszcze dużo, dużo więcej. I pan przewodniczący Tomasiak jeszcze dodatkowo kwestia sprawozdania z budżetu obywatelskiego. Ten zapis uchwały o konsultacjach i o budżecie obywatelskim rzeczywiście stawia ten termin pierwszego kwartału. No trochę rzeczywiście nie wyrobiliśmy się w terminie, też no, jakieś tam potrzeby uzgodnienia z zespołem był troszkę później niż do końca marca, ale został on na początku kwietnia, to sprawozdanie zostało uzgodnione. Na BIP-ie zostało zawieszone, więc tutaj było na BIP-ie zawieszone to sprawozdanie. Proszę? Na stronie, tak? Na stronie miasta. I no dzisiaj tak, ja rozumiem, że Państwo otrzymali radni już to sprawozdanie z budżetu za rok 2017.
I pan radny Żyśko jeszcze, oprócz innych, bo za chwilę będą odpowiedzi, to podnosił kwestię ulicy Romana Jeziora. To też jak pan radny Majcher, to nam pozwoli jak gdyby podejmować dalsze kroki po tym ogólnym przetargu, który w tej chwili też jest prowadzony na modernizację oświetlenia w całym mieście, bo tam prawie 1600 lamp wymieniamy w całym mieście i to przetarg pozwoli nam podejmować dalsze działania w zakresie oświetlenia. Znaczy ja nie chciałem w tej chwili podawać dat, bo nie pamiętam, natomiast jesteśmy w trakcie przetargu już. Myślę, że są złożone oferty nawet już na... Czy specyfikacja? Pytanie do specyfikacji, tak? Tak, ale myślę, że to już jest na dniach. Dziękuję bardzo i pan burmistrz więc resztę do głowy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szymon Nawędniak. Postaram się w miarę szybko odpowiedzieć na pozostałe pytania, bo trochę ma mniej niż pan burmistrz. I tak na pierwsze pytanie, które zadał radny Kazimierz Majcher, dotyczy boiska ze sztuczną nawierzchnią. Może tak zacznę od tyłu, pytał pan, kto opiniował. Ja rozumiem, że pan ma na myśli ten obowiązek ustawowy, gdzie opinię musi wyrazić Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak również i wymogów recencyjnych, tak powiem, przy odbiorach i dopuszczeniu boiska do poszczególnych rozgrywek. Więc tutaj ta opinia jest zawsze wymagalna. Pytanie dotyczy posadowienia czy usytuowania tych miejsc siedzących, może nazwijmy je również trybunami. Tak jak pan dyrektor Sysa odpowiedział na to pytanie, jest to wykonane zgodnie z projektem oczywiście. Nie będę już powtarzał to, co pan radny już cytował. Natomiast sprawdzaliśmy dwa boiska, jedno w Lublinie, drugie w Puławach. Jest to zgodnie, tak powiem, z producentem, który produkuje konstrukcje, te, na których są posadowione te miejsca siedzące. Oczywiście, no tak zakładał projekt, więc zostało to wykonane zgodnie z projektem. Oczywiście możemy teraz dyskutować, czy to jest dobrze, czy źle. Na pewno lepiej by było, gdyby było wykonane jakieś, prawda, podwyższeniu i pewnie, ale projekt tego nie zakładał, więc nie mogliśmy tego, tak powiem, odstąpić, bo raczej inspektor nadzoru by nie dopuścił do tego. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że to boisko jest boiskiem treningowym, prawda, nie jest to boisko meczowe. Faktycznie stało się i pewnie tak się będzie coś działo, że pierwsze mecze, szczególnie jeżeli chodzi o rundę wiosenną, będą rozgrywane na tych nawierzchniach sztucznych i związek tutaj dopuścił tylko i wyłącznie do dwóch meczów, prawda? Tylko dwa mecze rozegrane. Natomiast treningi są prowadzone nieograniczenie, niezależnie czy to jest rano, czy po południu, czy nawet wieczorem, bo można korzystać z tego oświetlenia. Ja myślę, że w przyszłości należałoby faktycznie pomyśleć i być może to podnieść, żeby faktycznie ci kibice mogli. Ale jeśli to boisko, mówię, to jest głównie treningowe, więc te głównie siedziska są przeznaczone dla osób, rodziców, które przywożą dzieci, prawda, żeby mogli sobie obserwować. Także ja tutaj nie widzę aż takiego wielkiego błędu. Następne pytanie dotyczy ulicy Kręcowej. To pan powiedział na piśmie, ale myślę, że tutaj warto odpowiedzieć ze względu, że mam wiedzę na ten temat. Te drzewa faktycznie są oznaczone. To oznaczenie zostało wykonane przez, tak powiem, drogi powiatowe. I też drogi powiatowe są w trakcie rozmów z dyrekcją PKP, nawet nie tylko tutaj naszą lubelską, ale również i krakowską i też ze strony pana dyrektora dróg powiatowych jest zobowiązanie, że on te drogi wygnie, ale żeby, przepraszam, drogi, drzewo, żeby jednak wykonać tego wycięcia, właściciel tej nieruchomości, na którym rosną te drzewa, musi się zwrócić o... No nie ma właśnie jeszcze wniosku i niestety musimy czekać. PKP zwróci się do nas, my do starosta. Starosta zapewne wyda taką decyzję i w jakimś tam okresie też zastanowimy. Tym bardziej, że tutaj pan dyrektor Jaworski się zobowiązuje do tego, więc na pewno nie będzie
problemy. Następne pytanie, które zostały zadane przez pana radnego Tomasza Krywczyńskiego, i pierwsze dotyczy naprawy drogi akacjowej i na skrzyżowaniu Ścisową. Mamy tutaj reklamowane, żeśmy już do PRD o dokonanie poprawek i te poprawki zostaną wykonane i mam nadzieję, że się pozbędziemy tego problemu. Więcej tych pytań nie będą już tutaj badane. Jeśli dotyczy... Przepraszam, bo ja ten kim? No trudno mi jest powiedzieć w tej chwili, no nie chcę tutaj odpowiadać za PRD, nie jest to prawda w drodze przetargu czy czegoś, tylko no pismo zostało skierowane, powiedzieli, że w ramach reklamacji usuną to, więc no poczekajmy się. Jeśli dotyczy budowy prac właściwie, które są czynione w kierunku wybudowania chodnika przy ulicy Mucharskiego, w tej chwili wykonywany jest projekt. Będzie zakończony, wystąpimy o zezwolenie, pozwolenie starostwa i ogłosimy przetarg, myślę, że w tym roku będzie to wykonane. Następny problem dotyczy, dosyć ważny problem właśnie tak powiem matki natury, bo dotyczy to rzeki Wieprz, prawda, która no, zabrała część gruntu, właściwie całość gruntu, która należała do miasta, i to co zostało to praktycznie są grunty państwowe, przepraszam, prywatne. Są już prowadzone rozmowy z właścicielami. Właściciele no, też mieszkają gdzieś tam w Polsce, jedni w Krakowie, drudzy gdzieś w Kraśniku, z tego co wiem. Prowadzone są rozmowy w kierunku, żebyśmy otrzymali zezwolenie wykupienia być może tych działek. Polega pewien problem, są grunty rolne. Gruntów rolnych nie można dzielić, prawda, nie? Więc prawdopodobnie będą to umowy albo dzierżawy, żeby być w posiadaniu tych gruntów. I tak powiem naprawdę, zlecone już zostało o przygotowanie projektu, wykonanie tego przepustu, umocnienia tej skarby. Środki jakieś na pewno się na to znajdą, bo to wymaga no, dosyć szybkiej naprawy, żeby to jeszcze przed żniwami, prawda, bo inaczej rolnicy będą tak powiem zablokowani. Następne pytanie zadał pan radny Jakub Wróblewski. Dotyczy to parkingu przy ulicy Szaniowskiego. Za kilka wreszcie będzie wykonany z kostki. Projekt jest wykonany z kostki, nie za żurów. Nie jest to problemem, uważam, żadnym. No bo nie, to właśnie nie chodzi tutaj. I tu jest problem, czekamy cały czas. Tak powiem, na rozwiązanie tego problemu. Odwołaliśmy się od tego, no zobaczymy, bo starostwo to no w tej chwili no nie będziemy zmieniali projektu, poczekamy, zobaczymy, co wniesie odwołanie złożone przez nas. Także poczekajmy cierpliwie i myślę, że ten problem będzie rozwiązany. Następne pytanie dotyczy akcji Zima, tak stosowanie gniazd w parku. Gawronów i kawek. No nie zgodzę się z tym, że nie przyniosło efektu, bo efekty są oczywiście nie takie, jakbyśmy się spodziewali, żeby w ogóle te gniazda znikły. Jest to niemożliwe. Powiem tylko tyle, że zostały w tej głównej alei, bo najpierw żeśmy podjęli próbę iść na główną aleję, po to, żeby można było tam swobodnie spacerować. I faktycznie można w tej chwili, pomimo że część tych gniazd jest. W ciągu 3 tygodni po zrzuceniu wszystkich gniazd, część gniazd została odbudowana. Drugie podejście było zrzucania tych gniazd. Zezwolenie mieliśmy ważne do 30 kwietnia, ale przy trzecim zrzuceniu uznaliśmy, że nie powinniśmy, bo zauważyliśmy, że już jednak są składowane jaja, więc odstąpiliśmy. Ale efekt ten jest, ja myślę, że rok kolejny, a być może jeszcze jeden zezwoli na to. Finanse zezwolą i tak powiem, uda nam się może nie wygonić tych ptaków, ale nie żeby zmienili swoją lokalizację, przynajmniej z tego głównego miejsca. Rozmawiałem z samorządem Świdnika, oni tą metodę stosują i faktycznie ona się sprawdza. Z przyrodą, proszę Państwa, nie da się do końca wygrać, tak jak drzewo wcześniej mówiłem, tak samo i z ptakami. Trzeba walczyć oczywiście, żeby poprawić te warunki dla spacerowiczych, czy ludzi uczestniczących do parku. Następne pytanie dotyczy
tego załamania właściwie dołka takiego nieco niedługo przy ulicy Legionu w tej kostce. Zajmiemy się, wiemy o tym problemie, prawda? Jeśli tylko środki zezwolą, a myślę, że po najwyższych przetargach, jeśli będą wolne, to przystąpimy do naprawy, bo faktycznie to wgłębienie coraz głębsze jest. Następne pytanie było zadane przez pana przewodniczącego Andrzeja Zielińskiego i ono dotyczyło tego parkingu przy cmentarzu, przy ulicy Szaniowskiego, rosnące tam jakieś krzaki, no zapewne tak jest przy tym wjeździe głównie. Zapewne ta roślinność no, ma sprzyjające warunki, prawda? I w ogóle jak obserwujemy tą przyrodę, to faktycznie ona tak dziwnie się zachowuje i ciężko jest tak powiem zaplanować coś jeszcze, ale postaramy się to usunąć w tym momencie w najbliższym czasie i to się problemu pozbędzie. Następne pytanie zadała pani radna Maria Kozak, dotyczy to placu Zabaw, który został wybudowany przy ulicy Okietka, dotyczy ustawienia dodatkowych śmietników. Proszę Państwa, no był jeden, jest jedna ławeczka, no tylko dlatego, ze względu na koszty. Wiecie Państwo, że był problem z wykonawcą, który by odpowiednią cenę dał do wybudowania tego placu, do końca się udało, więc dlatego są te ograniczenia, prawda? Pani Mario, obiecuję Pani, że to ustawimy, ja nie mówię, że taki podobny koszt, ale powiedzmy jest stojak z workiem, on będzie tu sukcesywnie odbierany. Więc myślę, że ten problem zostanie w sposób zażegnany. Następne pytanie zadał pan radny Grzegorz Siwek, dotyczy ulicy Partyzanckiej i progu zwalniającego. Czy tej ulicy zobaczymy, pojedziemy w teren, jak to wygląda. No, na pewno ten ruch, na pewno szybciej te pojazdy się poruszają niż do tej pory, gdy tam faktycznie były dziury samoczyniające. Tak, to były pewnie zwalniające, to nie mówimy, żerujące szybko jazdę, ale to właśnie tak się dzieje. Tam można, dobrym też przykładem ulica Krańcowa jest, prawda? Tam, gdzie jest ładna nawierzchnia, no niestety kierowcy rozwijają duże szybkości. Ale tutaj ważna też rola, uważam, policji jest. Próg nie zawsze do końca wszystko załatwi. Jest to pewna też przeszkoda później w użytkowaniu tej drogi. Następne pytanie dotyczy ulicy Jasienowej. Myślę, że już w poniedziałek będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tej ulicy, jak również ulicy Obywatelskiej. Równocześnie chcemy ogłosić ten przetarg. Następne pytanie zadał pan radny Jacek Tchórz, dotyczy znaku na skrzyżowaniu ulicy Partyzanckiej i Zwyckiewicza. Faktycznie ten znak gdzieś znikł, ale we wtorek mam informację od pana naczelnika Stępińskiego, że będzie, już jest zamówiony w BRD, będzie wykonany i będzie to znak stopu, nie będzie ustąp pierwszeństwa, tylko będzie znak stopu ustawiony. I myślę, że też będzie bezpieczniejsze to skrzyżowanie. Następne pytania zadał pan przewodniczący Jacek Tomasiak. Jedno z nich dotyczy, że w miesiącu marcu nie były, znaczy były zagrożone wynagrodzenia w zakładzie. Ja pierwszy raz słyszę, nie miałem takiej informacji od pana dyrektora, ani tak powiem od pracowników pracujących w zakładzie, a bywam tam często. Więc pierwszy raz słyszę o takim zagrożeniu. Być może plotka. Następne pytanie dotyczy zgromadzenia. Zgromadzenie oczywiście będzie zwołane w ustawowym terminie, na pewno to prawo nie będzie naruszone. Co do kwoty deficytu również na tym zgromadzeniu będzie omawiane. Myślę, że i tak pan przewodniczący w niedługim czasie będzie chciał informacji w związku na sesji. Niestety podyskutujemy na temat budżetowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam. A ktoś nie wiedział, co mam odpowiedzieć, tak? Tak, nie było ciebie. Aha. Dobrze. Zamykam punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Przechodzimy do punktu przyjęcia protokołu z 33 sesji Rady Miasta Lubartów. Czy ktoś ma uwagi do protokołu? Proszę. Pan radny Głowacz. Zebranie, ja mam uwagi do strony 24 z
zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i naszego statutu, wyłączne kompetencje w zakresie prowadzenia obrad ma przewodniczący Rady Miasta oraz stanowi policję sesyjną. W związku z tym w punkcie dotyczącym sprowadzania z pracy burmistrza pan przewodniczący odebrał panu burmistrzowi głos. W związku z procedurą, zatem wszystko to, co w tym punkcie pan burmistrz powiedział po decyzji o odebraniu głosu i zaznaczeniu tego w protokole, a zaznaczone i zostało, powinno być wykreślone. Dlatego wnoszę, żeby każde słowo pana burmistrza po odebraniu mu głosu przez przewodniczącego w tym punkcie należy wykreślić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc ja bym proponował może w ten sposób, żebyśmy nie głosowali dzisiaj tego protokołu, tylko poczekali, aż on zostanie poprawiony. No ale tutaj pan radny Gregorowicz ma rację. To bo równie dobrze możemy zapisać w protokole wszystko, co jest mówione podczas przerwy, skoro jest odebrany głos, skoro... Ale jeśli to jest problem, jeśli marszałek odbiera głos, to nie jest w stenogramie, który powinien dalsza? Jest. W protokole nie jest. Zgodnie z procedurą doktryną wykreślia się wtedy wszystkie słowania, które nie ma. Zgadzam się. Nie jest odebrany głos. Jest mecenas, niech się tam ja proponuję odłożyć przyjęcie protokołu na następną sesję. Kto z radnych jest w związku z tą uwagą pana Gregorowicza, aby poprawiony protokół przyjąć na następnej sesji Rady Miasta? To właśnie to głosujemy na następnej sesji. Pan powiedział, że poprawiony. No, z tymi uwagami, które nie będą zasadne, że nie. Proszę, żebyśmy punkt dotyczący przyjęcia protokołu rozpoczęli na samej sesji. Kto jest za? Nasz radny jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A jeden był przeciw, czy pan? Przeciw. Przeciw. Kto jest przeciw? Czyli jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Trzy osoby. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu wolne wnioski. Czy są jakieś wolne wnioski? Proszę bardzo, pan przewodniczący Kłosek. Chciałem państwu opowiedzieć pewną historię. Ja wiem, że już jest późno, bo pan przewodniczący zwołuje obrady Rady Miasta coraz później. Dzisiaj to jest godzina 17, pewnie za miesiąc będzie 18, za dwa miesiące 19. Doczekamy się dni 21. Ale przejdźmy do rzeczy. Otóż pamiętacie państwo ostatnie posiedzenie Rady Miasta, które odbyło się pod koniec miesiąca marca. Tam zarzucono mi niewłaściwe procedowanie w sprawie skargi na etapie pomiędzy zajęciem stanowiska przez Komisję Rewizyjną a powstaniem uchwały wynikającej z zajętego stanowiska. Przegłosowaliście państwo, że rozpatrzenie tych skarg trzeba odłożyć, żeby komisja zajęła się przegłosowaniem tych projektów uchwał, co zresztą uczyniła w dniu wczorajszym. I co w związku z tym? No w związku z tym, że jestem radnym pierwszą kadencję i moja wiedza nie jest taka bogata jak wiceprzewodniczącego Zielińskiego, nie jest tak bogata jak wiedza radnych, którzy piastują te stanowiska już którąś z kolei kadencję. W związku z powyższym stwierdziłem, że dobrze by było zdobyć informacje na ten temat, czy rzeczywiście postępowanie podczas rozpatrywania skarg było właściwe, czy nie było właściwe, czy to, jak procedowaliśmy, było dobre.
i stwierdziłem już po posiedzeniu, że poszukam szkolenia na ten temat. Takie szkolenie w internecie znalazłem i w dniu, teraz sprawdzę, i w dniu 6 kwietnia przyszedłem do Urzędu Miasta celem zgłoszenia mojej chęci uczestnictwa w takim szkoleniu w tygodniu następnym. Otóż to szkolenie miało odbyć się w Gdańsku i w pierwszej chwili, kiedy pomyślałem sobie, no Gdańsku, no to dość daleko, prawda? Ale z kolei zaglądając do rozkładu PKP, okazuje się, że pociąg jedzie tam 5 godzin 30 minut z jedną przesiadką. Bilet kosztuje 100 zł w jedną stronę, więc nie są to jakieś znaczne koszty. Z kolei po uzyskaniu informacji od firmy szkolącej okazuje się, że miejsce, gdzie to szkolenie w Gdańsku miało się odbyć, znajduje się kilkaset metrów od dworca kolejowego, więc sprawa prosta, nie będę się musiał zbytnio przemieszczać po Gdańsku, ani tracić zbytnio czasu. Powrót też nastąpiłby tego samego, mógł nastąpić w dniu szkolenia i jeszcze przed północą znalazłbym się w domu. No, w związku z tym wystąpiłem do pana przewodniczącego Rady Miasta Mikołaja Tomasiaka o podpisanie delegacji w związku z takim wyjazdem. I cóż się wydarzyło, proszę Państwa? Wydarzyła się rzecz dziwna. Delegacja nie została podpisana, mało tego. Z tego co wiem, to pan przewodniczący dzwonił do firmy szkolącej, czy przypadkiem tego szkolenia nie da się przenieść na inny termin. Bez zapytania mnie o to, czy ja chcę jechać w jakimś innym terminie, czy mi ten termin odpowiada. Dla pana przewodniczącego nie miało to żadnego znaczenia. Bez żadnego uzgodnienia i bez żadnej rozmowy ze mną chciał decydować o moim czasie. Otóż panie przewodniczący, coś się chyba panu pomyliło. Ja nigdy nie byłem i nie jestem pana pracownikiem. Jestem radnym Rady Miasta, a pan podobno przewodniczącym Rady Miasta, a w tym momencie, w tamtej chwili wydawało mi się, że pan nie jest przewodniczącym, tylko panem prezesem. Zachowywał się pan jako mój pracodawca. Czy można o takiej sytuacji powiedzieć, że jako o nadużyciu władzy? Czy można o takiej sytuacji powiedzieć jako o przekroczeniu swoich kompetencji? To w pana kompetencji jest podpisanie. Podpisanie takiej delegacji. Ale czy ma pan jakiś powód, żeby to odmówić? Czy może być to pana tylko i wyłącznie widzimisię? To możecie sobie państwo powiedzieć. Może spółdzielnia to cesarstwo, ale miasto to jednak republika. Jeszcze. Ciekaw jestem, co z tym faktem zrobicie państwo radni. Czy chcielibyście być tak samo potraktowani przeze mnie, jak pan przewodniczący, przez pana przewodniczącego, jak pan przewodniczący potraktował mnie. Wczoraj na komisji budżetowej, i w dniu, kiedy pan przewodniczący odmówił mi podpisania tej delegacji, zwróciłem się do pana przewodniczącego z pismem o udzielenie informacji, dlaczego odmówił podpisania tej delegacji. Otóż wczoraj na komisji budżetowej zadałem panu przewodniczącemu to pytanie. Kiedy uzyskam odpowiedź? Uzyskałem odpowiedź wypowiedzianą z ironią i złośliwością, że proszę mi wskazać podstawę prawną, abym musiał panu w ogóle odpowiadać. Czy tak powinien postępować przewodniczący Rady Miasta? A tak na marginesie. Panie Gregorowicz, ja panu nie przeszkadzałem. Się jeszcze raz płaczę. No tak jak pan też czasami się płacze. Ja panu nie przeszkadzałem. Panie Gregorowicz. Nie pan? Mam panu, mogę panu zwracać uwagę, jak pan. Nie, panie, to jest miejsce.
tak dużo czasu zmarnowaliśmy. A wracając jeszcze do rozpatrywania skargi, otóż no nie byłem w stanie, a jeszcze jedna ważna rzecz, o której część z radnych nie wie. Otóż na to samo szkolenie w innym terminie jedzie trzech radnych, w tym pan przewodniczący Rady Miasta, pan Osiecki i radny Rzysiek. Nie przeszkadzało panu przewodniczącemu pojechać na to szkolenie, natomiast mi na to szkolenie nie pozwolił jechać, nie podpisał delegacji. To jest bardzo zastanawiające. Sam wywołał problem, ja próbuję znaleźć rozwiązanie normalnymi metodami, chcę się dopytać osób niezwiązanych z Radą Miasta, z jakimś doświadczeniem. No takie szkolenie zazwyczaj przyjeżdżają też samorządowcy, którzy mają też podobne problemy. No niestety nie miałem takiej szansy, natomiast pan przewodniczący miał taką szansę. Otóż w międzyczasie skontaktowałem się z kilkoma przewodniczącymi komisji rewizyjnej. W tym z jednym przewodniczącym Rady Miasta Wojewódzkiego. Otóż po rozmowach z nimi uzyskałem takie informacje, że taka sama procedura, jaka obowiązywała przy rozpatrywaniu skarg w Lubartowie, obowiązuje także w innych miastach. Nie ma żadnej różnicy, więc po rozpatrzeniu skargi i po podjęciu stanowiska komisji rewizyjnej przewodniczący zamyka posiedzenie i tak jak mi powiedziało kilku przewodniczących, spotykają się z pracownikiem Urzędu Miasta, który jest odpowiedzialny za obsługę Rady, biorą szablon takiej uchwały, która kończy taką procedurę na etapie komisji rewizyjnej, wpisują odpowiednie sformułowania, czy skarga jest zasadna według komisji rewizyjnej, czy nie. Bo przecież komisja rewizyjna tylko wskazuje Radzie Miasta, jakie może być potencjalne rozstrzygnięcie. I powstaje też uzasadnienie, które wynika z ustaleń komisji rewizyjnej. Natomiast samą skargę rozpatruje i głosuje Rada Miasta. W żadnym z tych miast nie mieli z tym problemu. Jedyny problem występuje w Lubartowie. Zastanówmy się dlaczego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie powiedzieć. Szanowni radni, szanowny burmistrzu, szanowni goście, nie? Szanowny Mary. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy to przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Piotr Kusyk, zwrócił się do mnie z prośbą o podpisanie modelu. Bo ja sobie takiej sytuacji nie przypominam, więc dobrze, żeby pan Piotr Kusyk o tym powiedział. Ale nie to jest najistotniejsze. Ponieważ sytuacja wyglądała w sposób następujący. Jest wykonany telefon, no i tutaj zastanawiam się, dlaczego mowa o pociągu, skoro była mowa o hotelu. Jest wykonany telefon przez pracownika Urzędu Miasta do przewodniczącego Rady Miasta, gdzie pracownik Urzędu Miasta mówi: panie przewodniczący, proszę przyjechać delegację, proszę przyjechać podpisać delegację do pana Piotra Kusyka. Ja dlaczego mam tę delegację podpisać? Ponieważ pan Piotr Kusyk znalazł sobie szkolenie i chciałby na nie pojechać. Więc zadaję pytanie. Przepraszam. A czy pan Piotr Kusyk, czy oprócz pana Piotra Kusyka inni radni dostali taką samą propozycję, żeby na takie szkolenie pojechać? Nie. Tak. Poinformowano mnie, że nie. Tak.
Nie, proszę pana, ja dzwoniłem do urzędu miasta, tak samo mi odpowiedziano, żaden radny poza panem Gusykiem nie dostał takiego. Przepraszam, ale proszę mnie powiedzieć, ja już wiem o czym mówię. Ja już wiem o czym po mojej interwencji w urzędzie miasta i stwierdzeniu, że nie podpiszę delegacji dla pana Piotra Kusyka, jeżeli inni radni nie dostaną takiej propozycji, były wykonane, to musieliście dostać telefony po godzinie 12:30-13:00. I wy zostały, przepraszam, ale to nie ja ten magier rozpocząłem. I proszę państwa, ja sobie nie przypominam takiej oto sytuacji, żeby ktokolwiek z radnych indywidualnie decydował o i nie mieli szansy inni radni, żeby pojechać na takowe szkolenie. Więc wszyscy radni mieli zadane pytanie, czy chcą jechać, zgłosili chęć, że chcą, co niektórzy. I w związku z tym uznałem, że jeżeli jest większa grupa radnych, która chciała wyjechać, to przedzwonię do organizatora, żeby takie szkolenie odbyło się dla wszystkich tych, którzy chcą jechać, włącznie z panem Piotrem Kusykiem. Nikt tego panu Piotrowi Kusykowi nie zabranił, ale żeby wszyscy mogli pojechać. I udało się znaleźć w Olsztynie. Ale proszę państwa, w trakcie rozmowy okazało się, i tutaj pan Rzyśko zresztą jest świadkiem i może to potwierdzić, co powiedziała pani mecenas na szkoleniu, kiedy byliśmy, że to szkolenie nie było przewidziane dla radnych samorządowych. I że dobrze, że zadzwoniłem i powiedziałem o tym, że radni przyjeżdżają i że radni będą chcieli dopytać się o swoje kompetencje, bo ona to szkolenie uzupełniała o to, co było przeznaczone dla radnych. To nie było szkolenie dla radnych, panie radny Piotrze Kusyku. To było szkolenie dla pracowników urzędowych. Ale to drugie w Olsztynie zostało uzupełnione o to, o co zadzwoniłem i poprosiłem, żeby było uzupełnione. Więc to nie było szkolenie przewidziane. Dobrze. Niech pan się zapyta swojego kolegi, który siedzi obok z pańskiego klubu. Niech on odpowie, jeżeli pan mówi, że jest informacja zupełnie odmienna. Proszę państwa, ja sobie nie wyobrażam takiej oto sytuacji, żeby... Aha, przepraszam, przecież jeszcze wykonał telefon pan burmistrz. I pan burmistrz do mnie zadzwonił i zapytał się, o co chodzi. Dlaczego ja nie chcę podpisać tej delegacji? Więc ja panu burmistrzowi odpowiedziałem, panie burmistrzu, a czy inni radni dostali taką propozycję? No ale to jest przewodniczący komisji rewizyjnej, odpowiedział mi pan burmistrz. A ja wtedy odpowiedziałem, a w czym jest przewodniczący komisji rewizyjnej lepszy od innych radnych w tym mieście? I wtedy powiedziałem panu burmistrzu też, że proszę, żeby wszyscy inni radni zostali powiadomieni. Jeżeli wyrażą chęć, to będziemy wtedy taką delegację podpisywać, ale jeżeli będzie wiadomo, że nikt z radnych nie chce jechać, a chce jechać tylko radny Piotr Kusyk. I no i nie wierzę, że... zresztą słyszę, że radni dostali te telefony później po tej mojej sprawie. I proszę państwa, zostało zorganizowane kolejne szkolenie. I na tym szkoleniu był pan Rzyśko, który na szczęście nie jest z klubu Wspólnych Lubartów, bo by był zarząd, że to klub Wspólnych Lubartów pod siebie jeszcze przygotowywał. Kolega Wojciech Osiecki i przewodniczący Jacek Tomasiak. Z informacji, które otrzymałem z Urzędu Miasta, to wiem, że pan radny chyba Kazimierz Majka jeszcze zastanawiał się, czy jechać, czy nie jechać. Aha. No ale otrzymałem. Natomiast tego pierwszego dnia również otrzymałem informację, że no popytałem się, na ile dni to szkolenie, więc dowiedziałem się, że jest szukany jakiś hotel, że wszystkie są pozajmowane i że jeszcze nie wiadomo, czy ten hotel uda się znaleźć. No takie informacje otrzymałem również z Biura Rady. Natomiast na drugi dzień te delegacje, które były zrobione do Olsztyna, to były zrobione na tej zasadzie, że jednego dnia pojechaliśmy i tego samego dnia wróciliśmy z tego szkolenia. Nie rozliczaliśmy żadnych hoteli, jeżeli chodzi o wyjazd. Jeżeli chodzi o koszt mój wyjazdu, to otrzymałem dietę w wysokości 9 zł, której nie chciałem przyjąć, ale okazało się, że muszę otrzymać, bo byliśmy w drodze powyżej 8 godzin. Uważam, że nie ma z czego tutaj tworzyć problemu, panie przewodniczący komisji rewizyjnej, ponieważ wszyscy jesteśmy tacy sami. Jeżeli jesteśmy tacy sami, tak samo pan mnie traktuje wszystkich. Jeżeli ktoś z radnych nie otrzymał telefonu, to niech to powie z propozycją wyjazdu na szkolenie. Wszyscy radni trzymali. Proszę pan, chodź o świecę.
Państwo, jeżeli chodzi o to szkolenie, to tak krótko tylko powiem. No, powinna być zachowana pewna forma. Skoro jesteśmy radnymi i mamy przewodniczącego Rady Miasta, który nam organizuje pracę i podpisuje delegację, to nie urzędnik z Urzędu Miasta dzwoni i żeby przewodniczący stawił się na ważność, podpisał jakąś delegację, tylko sam radny Kusek powinien wystąpić do przewodniczącego i uzgodnić z nim wyjazd na taką delegację. Wtedy bardzo możliwe, że w formie dyskusji doszliby, że może akurat inni radni też chcą jechać, bo akurat ja byłem zainteresowany tym szkoleniem. I bardzo możliwe, że jeszcze nawet w tamtym terminie, gdyby to było wcześniej, gdybym dostał hasło tydzień wcześniej, to bardzo możliwe, że bym pojechał. Niestety wydzwoniony zostałem dzień, może dwa dni przed szkoleniem w Gdańsku i powiedziałem, że no nie jestem w stanie zorganizować się, żeby pojechać tym bardziej na dwa dni do Gdańska. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o drugie, to powiem panu tak. Sama pani prowadząca, pani mecenas powiedziała, że trochę, że gdyby nie... Dobrze, że jesteśmy na tym szkoleniu, bo gdyby nie my, to szkolenie było zorganizowane dla urzędników przygotowujących te szkolenia i zmierzałoby do tego, jak skargi nie rozpatrzeć. Takie słowa padły, dość śmieszne, ale tak, tak faktycznie myślę, że kolega Rzeźko też to potwierdził. Ja mam tylko jeszcze takie zapytanie, bo pan burmistrz Szumiec powiedział, że nad Wieprzem będą robione i na pewno się na to pieniądze znajdą umocnienia brzegu Wieprza, żeby nie zalewało, nie podmywało prywatnych działek rolniczych. To powiem, jak to się ma do naszego wniosku z Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, kiedy to był złożony wniosek o to, aby przeprowadzić ekspertyzę, czy faktycznie działki prywatne budowlane, podkreślam, będą zalewane czy nie, to wtedy padł zarzut, że będą naruszone przepisy finansów publicznych. I pan burmistrz nie będzie mógł wykonać takiego wniosku Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Podkreślam. Wniosek padł o przeprowadzenie specjalistycznej analizy pod względem zalewania działek budowlanych przy zjeździe z drogi wojewódzkiej. Tutaj słyszę, że będą ratowane prywatne działki rolne też kosztem miasta. To tutaj już nie będzie naruszenia ustawy o zamówieniach, przepraszam, o finansach publicznych. I teraz jeszcze... Nie. Wniosek był o to, aby przeprowadzić analizę, czy te działki faktycznie po przebudowaniu tej drogi będą zalewane, czy nie. Prywatne działki. I wtedy pani skarbnik wyszła i powiedziała, że pan burmistrz nie będzie mógł wykonać czegoś takiego, bo naruszy ustawę o finansach publicznych. Ponieważ pieniądze zostaną skierowane w prywatnym celu, że to jest prywatny cel. No tutaj też mamy prywatny cel i okazuje się, że te pieniądze bez problemu mogą być tam skierowane. I jeszcze jedna taka uwaga do pana radnego Kazimierza Majka. No dzisiaj bardzo ładnie pan zbombardował Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa. I zarazem wyszedł i powiedział, że nie pasują panu ławki na stadionie, na nowo pobudowanym stadionie. Podkreślam, który był budowany za pańskiej kadencji. Gdzie jest pan członkiem Komisji Infrastruktury, która też może się taką tematyką zajmować. Pytam się, ile razy pan złożył wniosek, aby na Komisji Infrastruktury był chociaż raz, żeby pan miał szansę zajrzeć do projektu, na etapie projektowania. Gdzie nie powie pan, że już wtedy nie wiedział pan o problemach ciążących nad tą inwestycją. Bo już wtedy było wiadomo, że to się ślimaczy, że projektanci przedłużają. Wtedy nie był pan zainteresowany. A dzisiaj z dużą troską pan wychodzi, że jakieś ławeczki zostały źle wykonane. Bardzo możliwe, że one źle zostały wykonane. Ale co pan zrobił podczas całych 4 lat swojej kadencji, żeby te ławeczki... Pytanie, czy zajrzał pan choć raz do projektu? Miał pan szansę, był pan radny, miał szansę nadzorować. Nie, a dzisiaj pan to ocenia. I tak samo pan wychodzi i mówi, bo komisja nie popracowała, bo przewodniczący nie zwołał. Komisja Planowania Przestrzennego akurat nad tym problemem pracowała kilka razy, może nawet kilkanaście razy. I wiele błędów żeśmy wytknęli. Akurat tego, powiem szczerze, nie przeszkadzał mi sam pan burmistrz Szumiec wychodzi i mówi, że inne stadiony są tak wykonywane. Więc to pan nie doczynił obowiązku tego, żeby
chociaż raz zajrzeć do tego projektu, żeby sprawdzić, jak ta inwestycja będzie przeprowadzana. Dziękuję bardzo. Kto był pierwszy? Nie wiem. Pan burmistrz Szumic, potem pan się wczesł. Przepraszam, że muszę wystąpić, ale jak to pan przewodniczący Tomasiak mawia, włożono mi w usta. Czyli pan radny Osiecki, dokładnie, pan po prostu nie słuchał, co ja mówiłem. Ja wyraźnie mówiłem, nie mówiłem o działkach prywatnych, bo wyraźnie wcześniej powiedziałem, że rozmawiamy z właścicielami działek, żeby te grunty nabyć po to, żeby tą drogę dojazdową do pól rolników odtworzyć. Ja nie mówiłem, że będziemy prywatne działki poddawać badaniom. Jakie prywatne działki? No jakie pola? My chcemy ratować drogę, która służy rolnikom do dojazdu prawie, nie wiem, tam 50 ileś hektarów prawda, upraw, które są tam prowadzone. A że grunt zabrał drogę miejską, musimy w tej chwili poczynić starania w kierunku pozyskania tego gruntu. Nie wiem, jaka to będzie forma własności, czy będzie sprzedaż, raczej nie, bo już mówiłem, że gruntów rolnych się prawda nie dzieli. Więc pewnie będą jakieś tu umowy dzierżawy zawarte z tymi ludźmi. Jedni ludzie są z Krakowa, drudzy z Kraśnika i mam nadzieję, że się dogadamy i otworzymy tą drogę po to, żeby ci rolnicy, no i jeśli pan tak mówi, to jest pan przeciwny, to możemy tę drogę zrobić. To ja teraz, jak przyjedzie sołtys któryś, czy właściciele tych pól, które są, to ja wyślę do pana, no i pan powie, że nie chce. To są miejskie działki, tylko miejskie, tak? Nie będziemy dyskutować. Dziękuję. No właśnie. Pan przewodniczący. To jest miasto. To w mieście nie ma sołtysów. Ale właściciele z miasta są z różnych państwowości. Ja mam grunty pod Rzeszowem na przykład. Dobrze, nie prowadzi panowie rozmowy przez ten pan przewodniczący. No to tłumacz ma to. Panie burmistrzu. Tak ma. Panie radny. Panie drugi radny. Proszę. Panie przewodniczący, to ja mam zapraszać innych radnych na wyjazd na szkolenie? Ja mam zapraszać innych radnych? Bardzo przepraszam. Proszę mi podać podstawę prawną, abym musiał informować innych radnych, że chcę jechać na szkolenie. Proszę mi podać tą podstawę prawną. Proszę mi nie przerywać. Ilu radnych brało udział w dyskusji na temat procedury rozpatrywania skargi na poprzedniej sesji? Ilu? Jakoś nie przypominam sobie, aby tłumnie radni wypowiadali się w tej kwestii. Nie przypominam sobie tego. Nie została podpisana delegacja, ponieważ nie dałem panu przewodniczącemu wystarczająco dużo czasu na decyzję. To była taka trudna decyzja. Wiązała się z nie wiadomo jak długim zastanowieniem. Bo nie znalazłem wystarczająco dużo czasu na to, aby informować innych? Nie, przewodniczący. Ja panu przerywałem? Ja panu przerywałem? To życzę sobie, żeby pan mi też nie przerywał. Nie życzę sobie takich sytuacji. Nie mam żadnego obowiązku, aby innych radnych informować o tym, że sam chcę jechać na szkolenie, że chcę rozwiązać problem, który pan przewodniczący sam stworzył. Nie mam żadnego obowiązku. To jest moja wolna wola, że chcę zmarnować swój prywatny czas i chcę to spróbować zrobić dobrze. Jest to w naszym wspólnym interesie. Dla mnie jest to skandal, że jednych radnych nie puszczam, a samemu się jedzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, ja już nie będę dodatkowo tego tłumaczył, bo powiedziałem, jaki był motyw mojego postępowania, wytłumaczyłem wszystko. Jeżeli pan uważa, pan ma taką opinię, to niech już będzie pańska opinia. Pan Kazimierz Majka. Ale był przed panem, niech pan nie kręci głowy, że nie, bo pan Kazimierz Majka zgłosił się pierwszy. Jak za każdym razem. No nie, no. Się. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie panowie radni, szanowni państwo. Ja tutaj chciałbym powiedzieć panu Osieckiemu. Pan Osiecki nie wie, że komisja
infrastruktury przeprowadzała taką wizytację w pierwszej fazie tego boiska. Później, następnie, komisja nie miała w planie przeprowadzania takiej wizytacji i nie byliśmy na tym boisku. A kiedy byłem na boisku, to dopiero byłem na otwarciu i tą sprawę zauważyłem. Mi się wydaje, że bardzo dobrze, że zgłosiłem ten problem. Chociaż pan jest z komisji planowania i pan tego problemu nie dostrzegł. I nie widzi pan mi, tak, bo pan ma klapki na oczy, tak panie? Pan się chciał odnieść za poprzednią sprawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko nie wiem, kto był pierwszy. Czy pan burmistrz, czy pan Polichańczuk? Dziękuję panie burmistrzu za udostępnienie mi głosu. No, dzisiaj jakiś specyficzny dzień jest, bo pan przewodniczący ma jakiś taki wzrok niedoskonały, bo za każdym razem widzi inną kolejność niż jest w rzeczywistości, ale nie jest to problemem. Nie jest to problemem. Już wcześniej. Panie przewodniczący, bardzo proszę pozwolić mi dokończyć. Ja tylko wniosłem uwagę, proszę sobie nie brać tego do serca. Jestem cierpliwym człowiekiem, poczekam na swoją kolej. Natomiast chciałbym się odnieść do całej sytuacji, którą tu przedstawił pan Piotr Kusyk. Dla mnie jest to w ogóle niespotykane, że jakiś problem pan stwarza z wyjazdem, bo normalnie postępujący przewodniczący rady, w momencie, kiedy radny wyszukał sobie szkolenie, powinien wyrazić zgodę, a ewentualnie innych radnych również wysłać na to szkolenie, a nie warunkować wyjazd jednego radnego, czy pojadą inni, czy nie. Bo to, jeśli to by było szkolenie organizowane przez urząd, czy przez radę, to rozumiałbym pana argumentację. Skoro radny znalazł sobie sam to szkolenie, chciał się doszkolić, to pana obowiązkiem było wyrazić zgodę na to, na ten wyjazd, a ewentualnie poszukać sobie, stwierdzić, ok, inni radni też powinni pojechać, dodatkowe szkolenie i tak dalej. Ja, proszę państwa, jestem radnym po raz drugi. Wydawało mi się, że poprzednia rada była taka bardzo kłótliwa. Ja, pamiętacie państwo taką bajkę, nawet opowiadałem, to niektórzy radni mi wypominali to niekiedy. Bajka się spodobała, mam, że tak powiem, dużo życzliwych głosów na ten temat od mieszkańców. Proszę państwa, no powiem szczerze, no w tej kadencji powinienem poemat napisać na ten temat. Bo to, co się tu dzieje, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Proszę państwa, nie było tak nigdy za poprzedniej kadencji, żeby jeden radny skarżył na drugiego. To jest, proszę państwa, naprawdę żenujące. Proszę się zastanowić. Możemy dyskutować na argumenty, możemy się nie zgadzać, ale nie skarżymy na radnych. A tym bardziej nie używamy argumentów, że radny podnosi głos na komisji. Do czego to dochodzi? Proszę państwa, no za chwilę to... Ja nie wiem, do czego to... Zaraz za chwilę będziemy jak w parlamencie japońskim się bili może. Do samosądów dojdzie. Ja proszę państwa o stonowanie wypowiedzi. Niech raz pan przewodniczący uderzy się w piersi i powie, popełniłem błąd, przepraszam. I nie byłoby problemu. Ja nigdy nie słyszałem. Pan bardzo często zwraca uwagę. Jednym radnym, innym nie. Nie. To jest pana sprawa. To jest pana styl prowadzenia sesji. Ocenią to mieszkańcy. Natomiast apeluję do pana. Zostało nam jeszcze kilka miesięcy spotkań radnych. Więc bardzo proszę o panowanie. Takie wypowiadanie się za stołu. Z lekceważeniem, z ironią, nawet pod nosem padają niecenzuralne słowa. Pan nie reaguje. Bardzo proszę, żeby pan w końcu zaczął panować nad zachowaniami niektórych radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja powiem panu tak. Ja pamiętam poprzednią sesję, poprzednią kadencję i pamiętam, jak przewodniczący traktował radnych. Pamiętam również, jak przez kilka miesięcy nie były rozpatrywane chociażby projekty klubów poszczególnych czy też radnych, ale pamiętam również, jakich słów używał przewodniczący wobec radnych samych. Więc
Nie trzeba się równać do lepszych, nie do gorszych. No, ale podobno pańskim zdaniem tamten był lepszy. Przewodniczący. Moje zdanie tutaj nie zostało wypowiedziane. Wypowiadanie się za stołu, a teraz sam to robi. No i nadal mi nie zwraca uwagi. A o to prosiłem. To taki test. Przepraszam, pan Andrzej Zieliński prosił pierwszy głos. A przepraszam, pan burmistrz. Przy uchwale o rondzie ustępowałem, a potem mi zablokowali się państwo możliwe wypowiedzenie przez wniosek formalny. Teraz dobrze, że mogę teraz przemówić. Proszę państwa, krótko. Ja odnośnie tej, żeby też była pełna jasność. Proszę państwa, dla mnie jest to też niepojęte. Urząd miasta nie organizował tego szkolenia. Bo gdyby organizował, to rzeczywiście powinienem się poczuwać, żeby zawiadomić wszystkich, którzy chcą. Więc stawianie warunku, bo pan przewodniczący rzeczywiście, bo ja nie mogłem zrozumieć, jak osobie, która chce posiąść wiedzę, bo u nas, proszę państwa, jest bardzo mało szkoleń, które państwo uczestniczycie, więc każda chęć jest tylko na plus, a nie próba blokowania, więc rzeczywiście ja zadzwoniłem do pana przewodniczącego z informacją, bo nie mogłem zrozumieć, dlaczego, tym bardziej, że to było następnego chyba dnia, bo to było piątek, rozmowa, szkolenie było w poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam, albo we wtorek, w Gdańsku. Tak, to było zaraz po weekendzie. Ale telefon do mnie został wykonany w poniedziałek. Nie w poniedziałek, tylko w piątek. Piątek, panie przewodniczący. Mam na to dokument. W piątek, ale też dobrze pamiętam, że weekend był już tego samego dnia. Więc stawianie warunków, bo to ja poleciłem, żeby obdzwonić Państwa, czy Państwo chcą, bo niepojęte, jest naprawdę niepojęte, żeby nie pozwolić się szkolić już niezależnie, czy to pociągiem, czy nie pociągiem, bo to jest ma mniejsze znaczenie. I po prostu urząd nie organizował, więc no, nie można stawiać warunku, a co inni, czy inni chcą. No, gdybyśmy organizowali, to byśmy nie chcieli. Natomiast proszę Państwa, ta firma, o której pan radny Kusyk mówi, pan przewodniczący komisji rewizyjnej, to wcześniej zorganizowała i w Gdańsku, i w Olsztynie. Także nie na prośbę państwa organizowała firma szkoleniowa do drugie spotkania. Natomiast treści, to można dużo opowiadać, co pani mecenas miała zamiar szkolić, a co nie, bo to jest rzecz zupełnie nie do udowodnienia. Dziękuję. Przepraszam, pan przewodniczący Andrzej Zieliński prosił o głos, później pan radny Grzegorz. Wysoka Rado, do pana wójta, jeśli tak mogę się zgłosić, pana radnego Sieckiego, przepraszam bardzo. Nie chodzi o ocenę dokumentacji technicznej, tylko chodzi o stronę funkcjonalną. Jeśli ktoś mówi, że boisko ma wyglądać albo wygląda tak jak boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią w pułapach, to jest nieprawda. Dlatego, że boisko w pułapach to tak wygląda, gdzie właśnie po to jest ta górna część dochodzenia, żeby nie zasłaniać tym, którzy siedzą na tych koleczkach. To jest dokładnie mocno pułapa. Boisko treningowe też funkcjonuje. I tylko chodzi o stronę funkcjonalną. Nie chcę drążyć dalej tego tematu. Proszę pana burmistrza o to, żeby rozważyć możliwość budowania ścieżki za czy ponad siedzeniami. Po to, żeby ci, którzy się przemieszczają lub chcą oglądać mecz rozgrywki na stojące, nie zasłaniali tym, którzy się zmieszczają. Natomiast dwóch kwestiach chcę powiedzieć. Panie burmistrzu, nie chodzi mi o wydrukowane planu miasta. O planszę. Ten plan miasta, który był przy przystanku centrum, zniknął, miał się pojawić, niestety nie ma. Przed wielu miesięcy prosiłem dwukrotnie, pan burmistrz Szymon się nad tym pochylił, no i nie udało się od 5 miesięcy, a myślę, że to jest potrzebne. Sprawa Mieszkania Plus jest sprawą bardzo poważną. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, ale chciałbym też prosić, żeby pan burmistrz 26 marca bieżącego roku wpłynął do konsultacji społecznej, został przekazany projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odnośnie Narodowego Programu Mieszkaniowego, w którym zmienia się całkowicie ideę budowy tych mieszkań. Z budowy tanich mieszkań na dopłaty do czynszu. Nie będzie budowane
czy nie będą dopłaty do tanich mieszkań. Ministerstwo poprzez tę ustawę chce dopłacić do czynszu. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego że po pierwsze mieszkania wybudowane nie mogą stanowić mieszkaniowego zasobu gminy, a gmina sama nie może tego budować, tylko albo tworząc spółkę, albo TBS-y, albo powierzając na przykład wykonanie tych mieszkań spółdzielni mieszkaniowej, jeśli jest zainteresowana. Albo fundacja. No nie wiem, czy fundacja, bo ja ustawy dokładnie nie znam. Ona poszła do konsultacji społecznych, nie mam akurat dostępu do tego projektu, ale pewnie będę miał i zobaczę, jakie są możliwości prawne zbudowania tych mieszkań. Do czego zmierzam? Otóż do tego, że sprawa dopłaty do czynszów jest sprawą trudniejszą niż budowa tanich mieszkań. Dlatego, że tam są ograniczenia finansowe i nie wszystkich zainteresowanych dziś pozyskaniem lokalu w ramach tanich mieszkań będzie stać na to, albo zdecydują się na to, żeby mieć dopłatę do czynszu, bo one nie są wysokie. To jest 9 lat dopłaty podzielone na 3 okresy, w tym okres największy dopłat jest na początku, a w trzeciej części jest najmniejszy do 30% czynszu. Nie wiem, czy będą zdecydowani, więc tutaj chodzi o to, żeby bardzo ostrożnie podejść do tego zagadnienia i bardzo proszę również pana burmistrza, żeby nas na bieżąco informować, jakie są zamierzenia nie tylko władz miasta, no bo one będą wynikały z ustawodawstwa, ale właśnie ustawodawcy wobec samorządu. Dziękuję. Pan radny Gregorowy zgłaszał się wcześniej. Proszę bardzo. To, co nie jest trybem poza... No, w statucie jest napisane. Szanowni wybrani. Do wyłącznych kompetencji przewodniczącego Rady Miasta należy organizowanie pracy radnych. I w ramach i rady, i w ramach tej czynności czynność podpisywania delegacji radnych nie ma charakteru obligatoryjnego, tylko fakultatywy. Czyli to nie jest obowiązek bezwarunkowy. Jeśli się z tym zgodzimy, to pańskie zastrzeżenia, panie radny Busek, są bezzasadne. Pan przewodniczący może, ale nie musi. Chyba że pan wskaże podstawę, że musi. Takiej podstawy na razie nikt nie wykazał. I druga rzecz. Proszę państwa, pan kolega do niedawna radny Rychańczuk jest domowny i nie pada, i nie padło już pierwszy raz, jest według mnie na tej sali prawie ostatnim człowiekiem, który mógłby się wypowiadać na temat poprawności kultury wypowiedzi i zgodności z przepisami czy z dobrymi obyczajami. Pan radny Polichańczuk onegdaj wypowiedział się w następujący sposób, cytuję: cokolwiek pan powie, jakichkolwiek pan słów użyje, to dla mnie jest to bełkot. Przez takie stwierdzenie przebiega granica między kulturalną wypowiedzią a zwykłym chamstwem, na którą nie było żadnej reakcji. Rzekłbyś, że diabeł ubrał się w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Dziękuję. Panie mecenasie, ja naprawdę nie bronię panu, żeby pan się nagrał. Nie popatrzyłem, pan wam idzie, myślałem, że pan znowu będzie kogoś zaczepiał, a tam już nikogo nie jest. Kto chciał pan też? Przepraszam, przed panem był pan radny Jakub Rublewski. Przepraszam, panie Piotrze. Niech pan poczekał. Nie, poczekam, ponieważ jestem już przy mównicy. Ale nie, proszę pana, ale niech pan w takim wypadku pamięta jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o dopuszczenie do głosu, to dopuszcza do głosu pan przewodniczący. Panie radny Wróblewski. Dopuścił czy nie? Jeszcze nie. No właśnie pan słyszy, że jeszcze nie. Panie radny Wróblewski, czy mogę dopuścić do głosu pana Ruszyka, zanim pan zabierze głos? Proszę. Bardzo dziękuję. Otóż mówi pan, panie przewodniczący, że pan nie wie, kiedy pan dostał ten telefon. Nic pan nie wie. Wiem, bo sprawdzę, bo mam również na to. Natomiast gdyby pan czytał pisma, które do pana wpływają, nie tylko wybiórczo, ale wszystkie, które do pana wpływają, to by pan wiedział,
że to pismo, które z zapytaniem, dlaczego tej delegacji, dlaczego ta delegacja nie została podpisana, wpłynęło w godzinach popołudniowych 6 kwietnia. Natomiast ja w urzędzie pojawiłem się z samego rana 6 kwietnia, był to piątek. Natomiast szkolenie odbyło się we wtorek, w następnym tygodniu. Także gdyby pan chciał, a pan nie chciał, to by pan to przeczytał, a pan nie chciał przeczytać. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny. Szanowni Państwo, tylko chciałem odpowiedzieć na odpowiedź pana burmistrza, natomiast chciałem powiedzieć, że taka licencja Telewizji Polskiej na strefę kibica najtańsza to jest 2000 zł netto, 3 i 4000 zł netto odpowiednio, zależy od jakości, czy to jest jakiś multi i tak dalej, bo to można sprawdzić na strefie Telewizji Polskiej. Ja natomiast chciałem Państwu, tak się zastanawiałem właśnie, jak na miejscu prasy, że tak powiem, brukowej, tu gdzieś jakiś tabloidów opisowych naszą sesję, delegacja, afera delegacyjna, to dalej. Szkoda tylko, że to jest wpół do pierwszej nocy, czyli szkoda Państwu czasu na po prostu na takie rozmowy. Dziękuję. Zgadzam się z panem. Pan burmistrz. Krótko. Rzeczywiście to, co pan przewodniczący Zieliński podnosi, że sprawa mieszkania plus jest bardzo ważna, żeby nie przedłużać, bo jutro mamy spotkanie z ministrem Kwiecińskim właśnie w tej sprawie, ale z mojej wiedzy to wszystkie trzy piony będą funkcjonować. Zarówno Mieszkanie Plus, którego realizatorem jest BGK Nieruchomości, zarówno Krajowy Zasób Nieruchomości, który został jesienią powołany, i ta nowa, bo ja mówiłem w swoim głosie, jest ta nowa myśl dopłaty do czynszów poprzez tą ustawę, która jest konsultowana. Ale żeby nie przedłużać, będę informował Państwa, bo jutro może będę miał więcej informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan radny. Pozwolę sobie tylko dwa słowa powiedzieć. Panie Grzegorzu, wybaczam panu pana zachowanie. Dziękuję, pan radny Grzegorz. Też miałem pana Grzegorza, ale już nie będę. Tu się jakaś dyskusja nawiąże. Mam pytanie do pana wiceprzewodniczącego, pana Zielińskiego. Chciałem dopytać o ten plan. To ma być plan czy plansza? Ponieważ ciężko ocenić, jakie będą koszty takiego zdjęcia, czy ma być zdjęcie, czy ma być plan z podpisem ulic. Czy to rozumiem na Gawrocie, ale z ulicami, podpisane ulice, tak? Tak, ulice, obiekty, urzędy i tak dalej. Czyli mapa. No właśnie, i tutaj kwestia jest jednej rzeczy. Robienie takiej mapy kosztuje od 10 do 15 tysięcy. Nie, ale to. Ale pan Osiecki od razu powiedział, że dam radę zrobić coś takiego. Oczywiście, tylko oczywiście pan Osiecki pewnie też wie, że jestem radnym i nie mogę tego zrobić dla Urzędu Miasta, tak? Ale dam radę, oczywiście, że tak. Chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy. No, merytorycznie porozmawiać, ale już nie kłócić się. Ale pan Osiecki znów musi coś powiedzieć od siebie. Od 10 do 15 tysięcy plan z podpisami, z nazwami ulic, z graficznym wykreśleniem też tych ulic, bo każde zdjęcie, które się robi, robi się, oczywiście lotnicze, robi się z wysokości około 50 metrów do 100. Ale nie mówimy o tych rzeczach. No właśnie. Tak, panie radny, przepraszam, nie zrozumiał pan, o co chodzi panu przewodniczącego Zielińskiego. Zupełnie o coś innego niż pan. Właśnie chciałem to zrozumieć. Chciałem, żeby pan Zieliński może określił. Ja zrozumiałem. Panu Zielińskiemu chodzi o to, żeby tak jak kiedyś był plan miasta w centrum Lubartowa, żeby takowy sam plan miasta został jeszcze raz stanął, tylko żeby był zaktualizowany. No nic więcej. Ktoś prosił o głos jeszcze? Czy mi się wydawało? Niech mi to się więcej robić, tak? W związku z tym zamykam punkt 15, przechodzę do punktu 12, zamknięcie obrad. Dziękuję radnym za dzisiejsze obrady.